Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w 18 dniu postu mojego. Postanowiłam nagrać ten film, ponieważ piszecie do mnie na priv, co u mnie, jak się czuję, jak samopoczucie. Wiecie co, mam trochę do opowiadania, może nie jest to nie wiadomo co, ale myślę, że co niektórym odpowiem na pytania, takie, które bardzo często mi zadajecie, a propos dlaczego ciągle jestem głodna. Słuchajcie, ja miałam taki hardcore teraz przez 2 dni, teraz będę miała trzeci i czwarty dzień, więc wyjechałam na 4-5 dni około z mężem razem i mamy po prostu trasę cały czas, a ja na poście. No i wiecie, i jest to wyzwanie. Wyzwanie, jeśli chodzi o warzywa, jeśli chodzi o mycie warzyw. Nabrałam sobie tego, ale zaczyna być monotonnie, ale przede wszystkim na surowo. Co zauważyłam? Zauważyłam właśnie to, że od tygodnia jadłam gotowane, robiłam sobie zupki krem, robiłam sobie pieczone warzywa. I powiem, nie było to w dużych ilościach, ale powiem Wam szczerze, że zaczęłam czuć taki bardzo duży fizyczny głód. I nie mogłam sobie z tym poradzić. Co za tym szło? Szło za tym to, że jak widziałam, że ktoś jeszcze coś tam je, to niestety, ale byłam trochę sfrustrowana, już chciałam przerwać i sobie myślę, kurczę, przecież ja nie jestem taka chora, żeby przerywać, znaczy nie jestem taka chora, żeby trwać dalej na tym poście, po co ja to robię? Wiecie, przychodzi taki moment, że mamy gdzieś tam taki właśnie, ale usiadłam, zrobiłam sobie rachunek sumienia, i pomyślałam sobie tak, tym bardziej, że ja mam kontakt z wieloma osobami chorymi i spotkała mnie kilkakrotnie przez mój teraźniejszy post sytuacja, gdzie odeszły młode mamy z tego świata, młodzi ludzie, nawet w moim wieku i zostawiła na przykład kilkoro dzieci. To było, bardzo się tym przejęłam, to było dla mnie zatrważające i pomyślałam sobie, jak to? Przez cały rok mogę gdzieś tam sobie różne rzeczy zjeść od czasu do czasu i nie mogę sobie zrobić 42-dniowego postu. Dlaczego? Dlatego, że coś mi się chce jeść? No nie. I stwierdziłam, że jednak moje zdrowie jest najważniejsze. Pomyślałam sobie tak, przecież ja nie jestem taka chora, ale jak sobie zrobiłam rachunek sumienia, okazało się, że jednak problemy z pęcherzem czasem wracają, jednak na twarzy po odstawieniu Wiktorii od piersi zaczęło się dziać różne rzeczy, różne wyzwania, jeśli chodzi o jakiś trądzik, o jakieś krosty i powiem Wam szczerze, że jeszcze do tego katar sienny, o którym Wam mówiłam, to są niby rzeczy, z którymi można żyć i są inne rzeczy typu suplementacja, inne rzeczy, którymi możemy się wspomagać, ale jakby ja lubię wracać do tych genów, lubię wracać do tej natury naszej osobistej, do tego organizmu, który sam gdzieś tam powoduje, że nabiera tej równowagi, bo równowaga u nas w życiu jest najważniejsza, jeśli chodzi o zdrowie, jeśli chodzi o wszystko, ale mówimy o zdrowiu, tak? Więc pomyślałam sobie, nie, Dora, dasz radę, przecież to już jest prawie 20 dni, czyli połowa postu i nie ma co sobie myśleć, przede wszystkim jestem mamą trójki dzieci, mam dla kogo żyć, mam dla kogo być silna, mam dla kogo po prostu walczyć o swoje zdrowie, czy to jest mała rzecz taka, czy to jest duża rzecz. Ja jestem z siebie dumna, że walczę od 6 lat z tym, że gdzieś tam resetuję ten organizm i dbam o te zdrowie jednak. Moja świadomość ogromnie wzrosła. No a teraz co Wam chcę powiedzieć a propos tego głodu. Odkąd jadłam właśnie te gotowane rzeczy, miałam okropny głód. Sama się zastanawiałam, dlaczego czuję głód, co się dzieje, dlaczego czuję głód. I teraz jak jestem 2 dni w trasie, nie mam możliwości sobie gotować, czyli jem wszystko, wszystko na surowo i co? I jest super, nie czuję tego głodu, więc mamy chyba rozwiązanie na to, dlaczego kobiety będąc na poście są potwornie głodne i cały czas głodne. Po pierwsze, duże ilości jedzenia zaobserwowałam, kiedy właśnie jadłam więcej, czułam się głodniejsza. Do tego gotowane jedzenie, które nas nie wspiera, bo to jest martwe jedzenie tak naprawdę, ale chcemy czasami do tego brzucha coś ciepłego włożyć i powiem Wam szczerze, że kiedy jadłam te zupki krem, naprawdę były fajne, bardzo mi smakowały, były bardzo sprzyjające. Ja jestem obecnie w Częstochowie, także już dojechaliśmy dzisiaj, już będę tutaj na spokojnie nocować. Szykuję się jutro na świetny event, na taki biznesowy event, na taki, gdzie są różne relacje, gdzie jest dużo partnerstwa, gdzie jest sprzyjające środowisko, społeczność. Każdy z Was może jechać na taki event i też
też ze mną jechać i spotkać się tam ze mną, więc ja wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. A dzisiaj spotykam się właśnie z jedną z dziewczyn, które mieszkają w Częstochowie i pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, Monia. Zaraz się widzimy, kochana. Po drodze zaliczymy Jasną Górę, nadal jestem na poście. No i co jeszcze mnie czeka? Kochani, jutro mnie czeka druga integracja. Tydzień temu była jedna, teraz druga. Tydzień temu do 4 rano siedziałam z ludźmi, którzy się upajali alkoholem. Oczywiście nie do nieprzytomności, tylko normalnie, po ludzku. Dlatego, że ja nie zadaję się z ludźmi, którzy do nieprzytomności się upajają, tylko z takimi inteligentnymi, normalnymi ludźmi. I jutro będzie kolejna rzecz, gdzie miałam, słuchajcie, przerwać na tą integrację. Kiedyś tam sobie pomyślałam, a przerwę, no w sumie przecież ja nie potrzebuję dłużej postu, mogę sobie przerwać, ale pomyślałam sobie, nie, zdrowie moje jest ważniejsze. Więc dziewczyny, które macie na wesela jechać, czy macie chrzciny, czy macie inne wyzwania, pomyślcie sobie, czym jest taki post podług całego Waszego roku i czym jest podług tego jedna integracja, podług tego, że przez cały rok mamy święta, jedne, drugie, różne imprezy okolicznościowe i nie musimy tak naprawdę ciągle, wiecie, ulegać. A powiem Wam jeszcze jeden sekret. Zauważyłam, że ludzie, którzy integrują się z Wami, wcale nie widzą, nie zauważają tego, że Ty jesteś aż tak na poście. Oni sobie piją swoje, oni sobie jedzą swoje, a jeżeli Ty rozmawiasz z nimi, pijesz wodę i inne rzeczy i tak naprawdę im to pasuje. Chodzi głównie o Twoje towarzystwo, a nie o to, co Ty wrzucisz do żołądka. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj 18 dzień, czuję się fantastycznie. Miałam kilka słabych dni, kilka głodnych dni, tak jak Wam opowiadałam, ale już jest dobrze, jestem na surowym. Idę dalej, jestem zmotywowana i biegnę na Jasną Górę. Pozdrawiam Was serdecznie. Całusy dla Was.